Wiemy, jak jest nasza sytuacja, wiemy, ile mamy punktów, wiemy, z kim gramy, wiemy, o co gramy, wiemy, o co gra Jagiellonia. To jest dużo opowiadać. Opowiadanie o punktów nie przybędzie, trzeba jechać i grać i zagrać skutecznie strzał bramki. Inne filozofie. No, zaczyna się nas seria ważnych meczów. W krótkim terminie zagramy 3 mecze. Jesteśmy bardzo skoncentrowani na tym, żeby jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie i już być spokojniejsi o los rozgrywki. Te sprawy już zostawiamy za sobą, zostały wyjaśnione na początku tygodnia i myśmy tutaj na małą drużynę, bo ustalili tą rzecz, że zapominamy o tym wszystkim, koncentrujemy się tylko i wyłącznie na sprawach sportowych. Dla nas, tak jak powiedziałem, jest to bardzo ważny tydzień. Tutaj odnosząc się do słów o utrzymaniu, wygrywając z Jagiellonią, już to może być temat zamknięty i wtedy możemy myśleć o graniu o najwyższy cel. Po prostu musimy się najpierw skupić na tym, ponieważ tabela wygląda, wygląda, wszyscy widzimy. Wszystko się może zdarzyć i w górę, i w dół. I po prostu na tym się koncentrujemy. Ja zapewniam tutaj z mojej strony i ze strony kolegów, że na pewno będziemy myślami tylko i wyłącznie na sprawach sportowych. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje i tutaj mam nadzieję, że to, co działo się na początku tygodnia, nie będzie miało wpływu na to, co będzie się działo w sobotę. Wracając jeszcze do meczu z Legią, krytycznie ten mecz jest oceniany przez media, przez kibiców i nie ma się co dziwić, ale uważam, że też mimo wszystko my jako trenerzy i zawodnicy dostrzegamy kilka niezłych momentów w naszym wykonaniu, dlatego że tych momentów było zdecydowanie za mało, żeby myśleć o korzystnym wyniku w meczu z Legią. Nasza gra w Poznaniu i w Krakowie w meczu z Lechem i z Wisłą wyglądała nieco inaczej. Te akcje ofensywne były częstsze i groźniejsze dla przeciwnika, ale wynikały z tego, że na skrzydłach mieliśmy Dudu i Bena, dwóch bardzo ofensywnie grających obrońców. W Warszawie tego brakowało. Jesteśmy przygotowani na to, że z toku Dudu będzie grał, wróci na swoją pozycję. Liczymy na jego stare fragmenty gry, na rajdy, lewą stroną na asysty. To jest zawodnik, który ma najwięcej asyst. Na prawej stronie Bena na pewno zabraknie. Zagra na tej pozycji inny zawodnik, który nie ma takich predyspozycji. Naszą siłą były właśnie ataki skrzydłami i tych skrzydeł nam brakowało w Warszawie i tutaj myślę, że co do tego jesteśmy zgodni, ale są inni zawodnicy. Nie ma tutaj robić co tragedii, nie ma Panki, na pewno podstawowego naszego zawodnika, reżysera, który jest zawodnika, który obok Dudu miał najwięcej asesji i największy wpływ na grę ofensywną naszej drużyny, no ale trudno, musimy sobie radzić bez niego.